Jarosław Kaczyński przeżywa ostatnio trudne chwile związane z aferą taśmową. Okazuje się, że prezesowi zarzucono kłamstwo. Wyszło na jaw, że program 500+ nie został wymyślony przez niego. Projekt, który odniósł olbrzymi sukces, został tylko przywłaszczony przez polityka. Jarosław Kaczyński bardzo się cieszy z sukcesu, jaki okazał się program 500+. Czuję się odpowiedzialny za wprowadzenie projektu w życie. Potwierdził w wywiadzie udzielonym dla RMF FM, że rewolucyjny program był jego własnym pomysłem. Z pewnością prezes chce w ten sposób zyskać wdzięczność korzystających ze świadczenia rodzin. Prawda jest jednak zupełnie inna, to nie Kaczyński wymyślił 500+. Jarosław Kaczyński oszukiwał Polaków. Ktoś inny jest odpowiedzialny za powstanie 500+. Po prześledzeniu historii partii Polska jest najważniejsza. Okazuje się, że to nie Jarosław Kaczyński jest prawdziwym autorem programu 500+. Wynika z niej, że projekt powstał w głowie Juliana Auleitnera. Mężczyzna opowiedział o początkach programu, wtedy jeszcze zwanego 400+, w rozmowie z dziennikarzem Business Insider Polska. To w sumie moje dziecko. W 2011 roku z Pawłem Kowalem, który wtedy odszedł już z PiS i zakładał Polska jest najważniejsza, sporo dyskutowaliśmy nad programem socjalnym tej partii. Kowal chciał, żeby transfery społeczne i polityka w tym zakresie nie były tylko domeną lewicy, ale i konserwatystów. Spotkaliśmy się w jednej z restauracji i zaczęliśmy rozmawiać na temat programu, powiedział polityk. Julian Auleitner jest byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Korczaka w Warszawie. Na swoim koncie ma także liczne publikacje w prasie, jest także autorem wielu książek i podręczników. Jak PiS przywłaszczył program 500+, powstający wtedy program 400+ nie od razu przypadł do gustu politykom PiS? Jarosław Kaczyński i inni członkowie partii długo debatowali i zastanawiali się nad wdrożeniem projektu w życie. Początkowo nikt nie chciał zaakceptować pomysłu, jednak powoli coraz więcej osób przekonywało się do programu. Po wielu dosyć burzliwych dyskusjach w końcu udało się dojść do porozumienia. Było sporo debat na ten temat. Po pewnej przerwie PiS wrócił do tego pomysłu, oferując 100 zł więcej i tłumacząc, że to okrągła, ładnie wyglądająca suma, wspomina Auleitner. Polityk nie żywi jednak urazy za przywłaszczenie i wykorzystanie jego pomysłu. Wręcz przeciwnie, na pierwszym miejscu stawia dobro społeczeństwa i rodzin, którym 500+ bardzo pomogło. To, czy Polacy uważają, że wymyślił go Jarosław Kaczyński, nie ma znaczenia dla Auleitner. Dobrze, że tak się stało, dodaje.